Kontrola roboty. Jak tu idzie? Widać pierwsze efekty prac. Już nie ma tu tych rzeczy. Powynosiłem je. O tyle dobrze, że mam gdzie je składywać, bo mam tam magazyn, mam stodołę, także miałem co z nimi zrobić, bo tam mam miejsce. Gdybym nie miał co z nimi zrobić, no musiałbym się zastanowić, albo się ich po prostu pozbyć, zutylizować, albo no coś z nimi zrobić, no. Tu mamy drzewo, które po części zostanie zużyte, poklejone te większe dziury. Tutaj wokół okna to jest akurat fuga, fugi zmieszane. Wszystko zmieszałem. Te wszystkie rzeczy, które były, te materiały budowlane, to wszystko, co tu było, to wszystko zużyłem. Nic nie zmarnowałem, wszystko zużyłem, wszystko wymieszałem i jedna jest takiego koloru, ta jest takiego koloru, a ta jest takiego koloru. No i tak to wyszło, ale to się wszystko farbą przykryje. No mam nadzieję, że ta fuga mi nie wyjdzie spod wapna. No ale dobra, zobaczymy. No. Dobra. Z tą stalą jeszcze nic tu nie robiłem, ponieważ tutaj w tych żłobach tu też pokleiłem. To jest akurat klej do płyt regipsowych. Miał z 5 albo nie więcej, z 8 lat. No ale dobra. Co tu mamy? Te żłoby. Tu będę robił takie przegródki. Zrobię po 4 takie przegródki na kawałki stali. Czy to w jednym będą przykładowo kawałki rurek, w innym będą kawałki plaskowników i tak dalej. Spróbuję to jakoś sobie po prostu posegregować, żeby się łatwiej w tym odnaleźć. No podobnie jak i tu. No, także działamy. Prace się powoli posuwają do przodu, ponieważ są również inne rzeczy do zrobienia i też szpilne, ale cały czas jest tu progres. Drzwi będę musiał nowe zrobić. To jest kolejna sprawa. No ewidentnie, no wymagają, no co to, nie ma co tu komentować, no. Futrynę zostawię. Co prawda lata, ale ją przywalę po prostu lepszymi śrubami i do tej futryny zrobię nowe drzwi. Także spoko. Tylko tyle, że nowa robota, nie? No, zaraz będziemy wycinać tutaj te właśnie te, jak zrobię tylko te przegrody. No, tam już maźnę od razu wapnem, żeby potem nie zaklapać tej stali. Będą powoli przenosiny. To będzie się powoli opróżniać i porządkować. Dobra, trzymajcie się. Do następnego.